Trenerze, na pewno nie tak wyobrażał sobie pan inaugurację tego sezonu. W zeszłym roku udało się gładko pokonać rekord, teraz aż 6-0. Na początek to katastrofa chyba. No oczywiście nie tak sobie wyobrażaliśmy inaugurację sezonu, ale trzeba przyznać, że graliśmy dzisiaj chyba w tej chwili na pewno z najlepszą drużyną w Polsce i głównym kandydatem do tytułu mistrzowskiego. No my niestety jesteśmy na innym etapie, właściwie uczymy zawodników gry w futsal i właściwie podstaw tej dyscypliny sportu. Tam wśród przeciwników są zawodnicy, którzy no po prostu są gotowi do walki o najwyższe cele. Niestety, no, popełniając tak proste błędy i straty piłki, w takim meczu jest to po prostu, grając z takim rywalem, niedopuszczalne i tak klasowy zespół takie błędy niestety wykorzystuje, bo powiedzmy sobie szczerze, że to my bardzo pomogliśmy dzisiaj rekordowi, aby ten mecz się tak ułożył, jak się ułożył. No i pracujemy dalej. Mamy naprawdę fajnych zawodników, 10 z powiatu toruńskiego, także trzeba pracować, trzeba dać im szansę, trzeba dać im czas na to, aby stali się lepszymi zawodnikami i lepszą drużyną. Także no cóż, pracujemy dalej. No właśnie, wiele nowych twarzy, w tym zawodnicy z Hiszpanii. Widać jeszcze, że nie do końca wkomponowali się w drużynę. No tak, no są tak naprawdę, Iwan jest z nami 3 tygodnie, Esteban jest z nami 2 tygodnie. Także no, ten proces adaptacji nie jest łatwy, chociaż oni się świetnie tutaj czują, to jeszcze trochę czasu potrzeba, zanim wkomponują się w zespół. No cóż, no tak to jest. Trzeba przełknąć tą porażkę i pracować dalej. Trzeba mieć dobrej myśli i optymistycznie patrzeć w przyszłość. Mamy wprawdzie trudny kalendarz, teraz 4 mecze wyjazdowe, ale postaramy się przywieźć jakąś zdobycz punktową z tych wyjazdów. Aleksandr, to już twój trzeci klub w polskiej futsal ekstraklasie. I czyżby to był trzeci sezon, w którym by nie chciał powalczyć o króla strzelców w rozgrywkach? Tak, to jest trzeci sezon futsal ekstraklasy. Ale już jak zawsze mówię, że dla mnie król strzelców i strzelanie bramek to nie jest najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz to jest zwycięstwo drużyny i żeby drużyna zdobyła mistrzostwo. Zawsze jest tak, że ja chcę grać o najwyższy cel, a drużyna z rekordu teraz będzie walczyć, myślę, że o mistrza, bo jest takie zadanie. I temu najpierw, żeby drużyna zdobyła mistrzostwo, a jak ci będzie królem strzelcem, czy nie będzie, to już druga rzecz. To nie tak ważne. Dzisiaj to oczywiście pierwszy mecz, ale wyglądaliście na bardzo dobrze zorganizowany, czyli treningi były mocne i skuteczne. Tak, od razu wiedzieli, że drużyna z Toruniu jest bardzo fajna, bo tamten rok rekord tu przegrał 4-1. Tomu od razu taktycznie wszystko na treningach, wszystko było poukładane i dzisiaj nam dobrze poszło, strzelili bramki, no i później dobrze nam весь mecz poszedł. Jak ocenisz zmianę rozgrywek w tym roku, 22 mecze sezonu zasadniczego, a później 5 kolejek grupy mistrzowskiej. Czy to zmieni dużo w walce o najlepsze miejsce w sezonie? No nie wiem, cały świat gra zawsze 2 rundy, później gra play-offy, tak? A teraz w Polsce jest taka nowa takie wprowadzenie. No zobaczymy, to jest pierwszy sezon i wtedy po sezonie już będziemy gadać, czy to było dobrze, czy było to źle. Marcinie, takiej inauguracji chyba nie chcieliście tutaj przed własną drużyną przeżyć, ale rywal z najwyższej półki, który raczej jest pretendentem do tytułu, chyba będzie trzeba dużo zmienić przed kolejnym meczem w waszej zespole. No na pewno przede wszystkim musimy jak najszybciej zapomnieć o tym, co się dzisiaj wydarzyło w Toruniu, bo przeszliśmy obok meczu 40 minut, a my przez te 40 minut nawet przez chwilę nie graliśmy w futsal. To w ogóle nie była drużyna, która przypominała zespół z tamtego sezonu. Wiadomo, że dużo się pozmieniało u nas, były roszady w składzie, no ale trzeba tak naprawdę usiąść teraz poważnie, porozmawiać, zastanowić się nad tym, co my chcemy w ogóle osiągnąć w tym sezonie, bo z taką grą będzie nam naprawdę ciężko w tym roku w futsal ekstraklasie. No zobaczymy, no jedziemy teraz do Szczecina, ciężki mecz nas czeka, no na pewno musimy wymazać jak najszybciej ten mecz z pamięci i zrobić wszystko, żeby w końcu zacząć grać w futsal, bo dzisiaj tego futsalu w Toruniu z naszej strony zabrakło. Bym chciał bardziej jeszcze wypytać o tę pierwszą połowę, kilka minut wyrównanej gry, staliście dość ciasno w obronie, więc znaleźli bardzo szybko na was sposób. No i to chyba był taki początek końca, prawda, te 2 bramki. Czy ja powiem tak, pierwsza bramka, no to wiadomo jak grał Aleksander Bondar, no strzelił, weszła mu
bramka nie do obrony, można powiedzieć, ale to tak, ta bramka tak naprawdę nic nie zmieniała, była tylko 1-0 i mogliśmy grać dalej swoje, ale kolejne bramki to już jest, nie wiem, zachowanie na poziomie wieku juniorów, no bo 3 razy oddajemy im sytuację 2-1, 3-2, no a to jest drużyna, która będzie walczyła o mistrza Polski i spokojnie takie sytuacje wykorzystuje. Także juniorskie błędy z naszej strony oni wykorzystują, jest 4-0, a tak naprawdę przy 4-0 to wiadomo, jak to odbiera chęć grania w piłkę. Brak Elsnera, Szczepaniaka, Morozowa, te cenie obecności zawodników wpłynęły właśnie głównie na grę tego zespołu? Znaczy myślę, że to już pytanie do trenera, no ja nie mogę oceniać tego. Gramy tym, czym mamy, tak? Dysponujemy takim składem, jaki mamy i ten skład trzeba ogrywać i ten skład będzie walczył w 26 następnych kolejkach, także nie rozpamiętujmy tego, co było, skupiajmy się na tym, co będzie, no i zgrywajmy ten zespół, żeby poprawić jakość gry i zdobywać punkty. Trenerze, w zeszłym sezonie porażka 4-0 z Toruń, ale w tym roku lekcja odrobiona, imponujące zwycięstwo 6-0 na inaugurację, to chyba idealny start po Mistrzostwo Polski w tym roku. Na pewno idealny start, przyjmujemy to zwycięstwo, że tak powiem, z pokorą. Musimy pracować dalej i gdzieś przygotowywać się do następnych meczów. Na pewno no, tutaj mieliśmy to w głowach, że przegraliśmy tu 4-1 i chcieliśmy bardzo tutaj gdzieś tą porażkę z naszego sezonu zmazać i dobrze rozpocząć nowy sezon. Udało się, zagraliśmy bardzo dobry mecz, wygraliśmy 6-0. No i patrzymy już teraz powoli w przyszłość. Skład uzupełniony o Budniaka i Bondara. Wydaje się, że wasza drużyna nie będzie miała sobie równych w tym sezonie. Nie, no na razie, tak jak mówię, patrzymy na to wszystko z pokorą. Na pewno są to bardzo dobrzy zawodnicy, robią różnicę w zespole, są to wzmocnienia, ale gdzieś tam muszę przyznać, że straciliśmy też 5 bardzo dobrych zawodników i też ich poniekąd brakuje, ale widać, że zespół sobie radzi. Zresztą udowodnili to dzisiaj na boisku.